gdyby takie postawy jak wasze były w większej ilości społeczeństwa, byliśmy bardzo dalej. Nie zrobimy, bo tak byśmy mieli Irakowo, jak on raczy. Gdybyśmy wiedzieli, że prawo za nami stoi, to dzisiaj w tej całej sytuacji, że wszystkie władze, władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza, ja nie chcę tutaj wyrokować po tej władzy sądowniczej, bo to jest pierwszy przypadek, który wskazuje, że mam pewną taką nadzieję, że tutaj jest albo sędzia jest obojętny, albo z sympatią dla tej sprawy. Bo wcześniej, jako Medalski, ja osobiście w 2017 roku złożyłem również zażalenie do prokuratury o popełnieniu, możliwości popełnienia przestępstwa na dużą skalę w momencie likwidacji kopalni Krupińskiej, która była też tak jak Heiningen, tylko ona była na małą skalę. Ale to była firma, która dzisiaj mogła miliardy złotych już generować zysku i została bezwzględnie zamknięta. Myśmy złożyli wniosek, ja dzwoniłem do prokuratora, panie prokuratorze, ponieważ ja znam fakty, ja byłem dyrektorem kopalni, ja mogę panu pomóc w tych sprawach. Nie skorzystał z tego, a na koniec, bo po pół roku postanowił nie wszcząć śledztwa. Złożyliśmy zażalenie i tamte sąd, który podjął to zażalenie, to tak, nie wpuścił nikogo, pomimo, że były media, nie wpuścił nikogo, rozprawa trwała 12 minut, ja występowałem jako poszkodowany, ale ponieważ ja nie byłem akcjonariuszem, tak jak teraz jestem akcjonariuszem PGNiG, a teraz jestem PGNiG, w tamtym przypadku byłem tylko pełnomocnikiem akcjonariusza, to wszędzie mnie zarzucił, że ja nie jestem poszkodowany, ale ja mówię, pokazuję pełnomocnictwo, ale ja nie reprezentuję poszkodowanego, czy to nie ja. To powiedziałem, że ponieważ Jastrzębska Spółka Węglowa to jest spółka w Skarbu Państwa, więc na które zostały wpływy do budżetu jest obywatele, czyli ja zostałem pośrednio pokrzywdzony poprzez tego, że mniej wpływu było. Decyzja była jednoznaczna, 15 minut rozmowy, sąd podtrzymał stanowisko prokuratury i wtedy, bo właśnie pani mecenasie, jest pan mecenas. Jest. I teraz pani mecenasie, bo ja teraz w tamtym przypadku sąd jakby powiedział, że to jest już instancja, już nie ma innej instancji. Że tutaj proszę by to nie rozpoznać, czy w tym przypadku, gdyby tak się złożyło, że sąd przychyli się do stanowiska prokuratury, no czy to my jeszcze mamy się prawnie gdzieś podwoływać. Ale to taka dygresja. Szanowni Państwo, no każdy potrzebuje, każdy ma chwilę zwątpienia, ja też, i każdy potrzebuje chwilę zwątpienia wsparcia. I najlepsze wsparcie jest takie, na przykład jak wczoraj dostałem od pana profesora Soroki, panie Krzysztofie, wspieram to wszystko. Nie mogę wyjść, bo mam inne sprawy, ale śledzę panowi, bo coraz to więcej świadków ludzi, którzy mają silną pozycję w gospodarce i w nauce, dostrzegają te wszystkie bolączki polskiego społeczeństwa, no i to krzepi, tak? Proszę Państwa, no proszę mi wierzyć, bo ja się mogę do tego przyznać. Ja byłem tak zestresowany, ale jakoś to przeszło. Nie? Każde z tego jest ważne na bawie złota. No nie, teraz wjeżdżałem. Musisz być skupiony. Teraz wjeżdżałem tak, bo ja byłem, już nie chcę o tym mówić, bo byłem, ja jestem. Jesteśmy na żywo, jestem, motywuję. Jestem na leczeniu, powiedzmy, kardiologicznym i musiałem zrezygnować i tak przez 2 tygodnie tak ćwiczyłem, chodziłem na te gimnastyki, tak mi to dobrze robi. I prosiłem panią ordynator, no jeden dzień tylko przepustki, ja podbiję, że jestem w sądzie i tak dalej. Niestety miałem dobrą wolę, ale ma swoje przepisy, jak jest przy takim szpitale, gdzie każdy pacjent jest pod kontrolą taką kardiologiczną, no nie mogło być. No i musiałem z tych 2 tygodni zrezygnować, ale cieszę się, że jest, bo miałem nawet takie myśli, jeszcze z panem mecenasem to mówiłem, nie? I miałem takie myśli, że w związku z tym, że no moje zdrowie jest najważniejsze, bo to bez mojego zdrowia pisać nie będzie kontynuacji tej sprawy, no ale pan mecenas, jak pan mecenas, panie Krzysztofie, to jest bardzo sprawa, trzeba się skupić, i później to samo zrobiła Ewa. Do Ewy powiedziałem tak, bo ja przy tej ilości takiej dużej
No to już taka jest jakby rozmowa taka linda, przed niemy i ona mi to tak wytłumaczyła, ja mówię, Ewa, ty jesteś mistrzynią psychoterapii, bo ona skutnie powie. No i to, jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję i podziękujmy się Państwu. Zróbmy z tego pewną taką, bo ja chciałbym to raz z tej strony podsumować, a dwa kilka takich chyba do tej kampanii, że może ma miejsce, no żeby teraz zadam się tym, którzy tutaj uczestniczyli w tym całym przygotowaniu się do rejestracji tych komitetów wyborczych, czy jakoś nie wyszło i tak dalej, musimy wyciągać takie wnioski i takie pytanie do Was jest. Co nas może zintegrować, żeby gdyby wybory, oby tak było, albo te były ustane za nie były, albo były następne, to co by zrobić, żeby jednak się zintegrować? No jest pytanie jedno, wokół kogo i wokół czego, tak? A raczej bym zapytał wokół czego? Wokół czego się mamy integrować? Wokół jakiej sprawy? Bo ciągle powtarzam, że społeczeństwo jak głowa rodziny, jak szef firmy, jak prezydent miasta, musi porządkować sprawy według hierarchii ważności. Problemów do rozwiązania jest wiele, ale trzeba wybrać tą sprawę, która jest najważniejsza i dopóki nie będzie zaplena, zostawić inne na bok, albo zostawić swoim innym podwładnym, ale ten trzon musi iść w tym. Proszę Państwa, odwrócić te negatywne trendy dotyczące Polaków, żeby dać im możliwość rozwoju i bogacenia się, to muszą być zaplanowane trzy sprawy. Raz, zasoby naturalne muszą być wykorzystane w sposób taki, jak powinny być. My musimy się jako Polska, musimy się sami wyżywić, musimy zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w oparciu o krajowe, ekonomiczne, zdrową, tanią żywność w stosunku do innych. No i proszę Państwa, na to wszystko potrzebujemy pieniędzy, Polska jest zadłużona, ale przy racjonalnej polityce monetarnej i państwa dzisiaj nie musimy, możemy wszystko sfinansować. Możemy wszystko sfinansować przy odpowiedniej polityce monetarnej, ale też my się podzielili kompetencjami, obowiązkami. I to już po Panu, bo Pan się jeszcze zgłosił, to już oddam głos Wojtkowi, który jest specjalistą w tym zakresie, żeby kilka osób też na ten temat Szanowni Państwo, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Popatrzcie. Problem człowieka integruje ludzi. Tak. I my powinniśmy stanąć właśnie z tym problemem wszyscy, bo to dotyczy każdego jednego z nas. Ja Wam powiem następną sprawę, którą należałoby włączyć. Prywatyzacja chemii ciężkiej, prywatyzacja przetwórstwa rolno-spożywczego. To były mechanizmy, o których Pan walczy, a my ten mechanizm powinniśmy również włączyć w Pana, bo to, co jest dziedzictwo ziemi i natury. Jeżeli my tego wyzbędziemy się, no to jesteśmy goli, nacy i weseli, no, bo nie ma nic innego. Pan mówi o prywatyzacji uwłaszczeniowej. Przetwórstwo rolno-spożywcze. Ja powiem Państwu, na czym cała sztuka polegała. Byłem na interwencji Osmolice, województwo lubelskie. Facet przywiózł 18 ton selery. Pory, przepraszam, bo to było brane. Pory przywiózł. I zadzwonił do samoobrony i mówi tak, no proszę Pana, byłem na uzgodnieniach, miałem dostać odpowiednią cenę, a tylko 10% tego w klasie. Za inne pieniądze. Ja pojechałem tam i się pytam, proszę Pana, dlaczego tak? Proszę Pana, niech Pan dzwoni gdzie, dokąd? Do Monachium. Kto? Pan pijan. Co to jest? To chyba wszyscy wiemy, co to jest Monachium. Następna sprawa, jeżeli chodzi o środki do produkcji rolnej. Nasi rolnicy i konsumenci płacili za podwyżkę cen. Dlaczego? Wysyłali do Niemiec nawóz, firma Krzak ogłasza upadłość, za produkcję trzeba zapłacić.
co zrobić? Rolnikowi cenę do góry. I to są właśnie te medykamenty, które my powinniśmy wspólnie iść pod pana szyldem, bo to dotyczy nas wszystkich. I problem należy go rozwiązać nie w pojedynkę, tylko zbiorowo. Pan za te cele. Widzi pan, myśmy dzisiaj sąd miał wszystkie kompetencje, bo to nie jest wina pana mecenasa, że dzisiaj tylko przedstawili, bo my wszyscy pracujemy nad uzupełnianiem, a jeszcze jeden dzień, a jeszcze jakiś dokument, a jeszcze tak poszukać, żeby jeszcze za 5-12 jeszcze coś dostać. Oczywiście, gdyby dzisiaj do mnie doszło, że ja jeszcze mam się załatwiać inne problemy, no to ja naprawdę po prostu nie damy rady. I dlatego też... Ale mówię, to trzeba... Proszę pana, to się jakby mieści się w tym celu strategicznym drugim. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i tak dalej. Zapewnienie bezpieczeństwa... Bo to jest po prostu szeptu samobrony, co do niego należy się zwrócić, bo uważam, że samobrona ma te prawa wykonawcze, żeby odgromadzić ludzi i zeprzeć pana. Pan powinien stać tylko na czele i powiedzieć tak. Oczywiście, a rozbić to na poszczególne elementy. No ja powinien stać na czele, a tak czuję, że pan tak wymownie tutaj prezentuje swoje interesy, że nie wiem, czy by teraz zagłosowali na pana, czy na mnie, kto ma stać na czele w tej sprawie. To może pod Dobry Państwo. Bardzo prosimy się przedstawiać, bo nas oglądają 17 tysięcy. Myślę, że będzie więcej. Właśnie. No, proszę Państwa, dzisiaj jest specjalna okoliczność. Być może niektórzy z nas mają takie poczucie, żeśmy jednak tą potyczkę faktycznie nie przegrali, ale jesteśmy w dosyć niekomfortowej sytuacji, bo przyjaliśmy z nadzieją, że dzisiaj coś będzie, coś się rozstrzygnie i tak dalej. Ale tu nie możemy mieć do niego pretensji. Wszyscy się uczymy, wszyscy byśmy działali. Tego czasu nie mamy, działamy wszyscy z własnych środków, praktycznie rzecz biorąc. A więc wolno nam też popełniać błędy. Oczywiście druga strona na nie czeka, prawda? Dlatego działając w grupie jest szansa, że tych błędów będziemy popełniać mniej. Ja chciałem podkreślić tylko tutaj rolę pana inżyniera Krzysia Tycko. Mianowicie ten czas od 2020 roku pozwolił nam w tym kraju wykreować albo wykrystalizować pewne skarby narodowe. I takim jednym ze skarbów narodowych, który nam dał tutaj na opaść nam dał, to jest właśnie pan Krzysztof Tylko. I tu wielkie paradoksy. Kiedyś mówię, że pamiętam ten czas, jak się prowadził w Zomowie, w Krzysztofie, na takiej konferencji w Katowicach, którą właśnie organizował na temat zasobów naturalnych. Ja tam miałem też takie wystąpienie na temat, jakie my mamy zasoby naturalne w Polsce, prawda? Krzysio mówił o zasobach naturalnych, tych, co są pod ziemią, nie? Ale to też oczywiście nie tylko, no bo lasy są też nasze zasoby naturalne, które są nad ziemią. Ja tam podkreślałem wagę takiego zasobu naturalnego, który jest dla nas chyba wszystkich najważniejszy. To są Polacy, to są ludzie. I musimy zdać sobie sprawę dzisiaj, że jest frontalny atak na oba te zasoby. Nie tylko na to, co my mamy jako Polacy pod nad ziemią, prawda? Gdzie te wszystkie zmiany ustawowe są, że tak powiem, odbierające nam własność czy współwłasność, czy własność narodową, prawda, tych zasobów, ale frontalny atak odbywa się na Polaków. Proszę Państwa, i to nie przesadza. Nas ma nie być tutaj. Pomiędzy Bugiem a Odrą nie ma być takiego plemienia, prawda, które się nazywa Polacy. I to musimy sobie uzmysłowić. Niedawno było takie spotkanie i taki temat, temat technologii 5G, ku czemu to zmierza, jakie to są efekty. Proszę Państwa, to jest absolutnie śmiertelne zagrożenie bytu, którego nie dostrzegamy, a który po prostu w połączeniu z tym, co się odbyło, czyli z wyszczepieniem 50% na może mniej na szczęście na ludzie, spowoduje po prostu kompletnie kolaps depopulacyjny. I z tego musimy sobie zdawać sprawę. I teraz na pytanie, jeszcze trzecia kwestia, którą się pojawia, na pytanie tego, koło czego Polacy są w stanie się zebrać. Ja dużo na ten temat myślałem, przygotowałem parę referatów, one są publicznie, mogę sobie w internecie otworzyć i znaleźć, prawda? Proszę Państwa, jedyna wartość, która jest spójna dla naszego całego narodu, która właśnie jest posponowana i szargana, bo taki jest cel neomarxistów, którzy zaczynają tutaj, prawda, mieć przewagę,
w całym świecie. To nie dotyczy tylko Polski, to nie dotyczy Europy, ale w głównej mierze dotyczy to świata chrześcijańskiego, naszej cywilizacji łacińskiej. Tą jedyną wartością, którą jesteśmy się w stanie jeszcze zebrać jako naród, jako Polacy, Polacy, nie polskojęzyczni ludzie zamieszkujący terytorium Rzeczpospolitej Polski, tylko Polacy, zenni Polacy. To jest, proszę Państwa, krzyż. I to, co powiedział święty Stefan kardynał Wyszyński, Polska albo będzie katolicka, albo jej nie będzie. To są święte słowa. A więc jesteśmy w stanie się zebrać tylko i wyłącznie wokół krzyża, bo tam jest ten absolut najwyższy, ta wartość najwyższa, wokół której chyba nikt nie ma z Polaków, prawda, zdania przeciwnego, że tam jest jakaś niezgoda, że tam jest jakaś nieprawda, że tam jest jakieś zniewolenie. Także apeluję tutaj, to nie chodzi o to, żebyśmy zakładali, prawda, jako Polacy partię katolicką, aczkolwiek partia centrum niemiecka powiedzmy drugiej połowy XIX wieku odniosła nieprawdopodobny sukces i skupiała właśnie Niemców wokół katolicyzmu. Potem oczywiście była kampa pierwszej wojny światowej, rozpad cesarstwa i tak dalej, i tak dalej. To jest historia, prawda? Ale naprawdę tu możemy szukać wspólnego mianownika do wszystkich, prawda? I praktycznie rzecz biorąc, to co dzisiaj widzimy na scenie politycznej, tej, no, ułomnej, to może za mało powiedziane jest, prawda? Mianowicie, że my nie mamy praktycznie, biorąc jako wolni ludzie, żadnej reprezentacji. No bo ci wysłuchani z banana, prawda, którzy nagle się pojawili, mówiąc, że partii założyli partię, prawda, cud, prawda, Kany Galilejski z listami wyborczymi, że 12 ogłasza się, że mamy podpisy, a 6 nie było wiadomo, ale wręcz przeciwnie, bo było ogłoszone, że tych podpisów nie ma itd., itd., to nie są nasi reprezentacje. To są wszystko podstawiani figuranci. Więc w tej chwili, prawda, musimy się z tego otrząsnąć po prostu. Postawić sobie po prostu przed oczami po prostu tą prawdę. Nie mamy żadnej reprezentacji i nie szukajmy jej w tych 7 komitetach wyborczych. Absolutnie tam nic nie znajdziemy. Tam jest system, prawda, tam nie ma żadnego antysystemu. Tam jest system prawa nóżka, lewa nóżka, ale praktycznie to jest wszystko systemowe. Tu jest takie hasło, które poruje w tej chwili Wojtek Obrzyński, absolutnie się z nim zgadzam. Nie wolno nam naszym głosem dawać, legitymizować ich, dawać im po prostu legitymację. Dlatego bojkot wyborów jest jedyną naszą obroną, praktycznie. Bo jedynie w ten sposób jesteśmy w stanie pokazać naszą pastę, że nie ma na to zgody, że się nie zgadzamy. Mówimy dosyć. W inny sposób, w tym układzie prawda, funkcjonowania prawno-ustrojowego naszego państwa, w żaden inny sposób nie jesteśmy w stanie tego wyrazić. Nie idąc na wybory, odbieramy nielegitymizację i zaczynamy się zastanowić, kogo oni do końca reprezentują, a już ostatnie wybory pokazały, że partia rządząca reprezentuje skrawek tego społeczeństwa, prawda? Ale uzurpatorsko, prawda, dorwała się do władzy, efekty mamy na dzisiaj. Także to są moje, że tak powiem, takie wnioski na szybko na dzisiaj i my, wydaje mi się, że takim nutą optymistyczną chciałem zakończyć. To, że tutaj jesteśmy przy wspólnym stole, to jest naprawdę, proszę Państwa, bardzo duża wartość i na tej wartości możemy zacząć coś budować. Dziękuję bardzo. Nawiązał do tego właśnie, który pytał o priorytety i priorytety naszej wartości narodowej, jaka ona jest. Ludzie, co jest największym dobrem każdego rozsądnego państwa? Oczywiście jest to człowiek, ale człowiek, który jest dobrze wykształcony, zamożny i zdrowy. I oczywiście bogaty. I co się teraz dzieje w naszym państwie? Wszystko jest robione, żeby tak nie było. Zwróćcie uwagę, jeżeli chodzi o zdrowie człowieka, to wszystko jest robione, żeby człowiek był chory, bo chory klient to dobry klient. Rządzą korporacje farmaceutyczne, które nastrują lekami i nie leczą, leczą objawy, nie leczą przyczyn. Czy jesteśmy dobrze wykształceni, bo ten człowiek powinien być jeszcze dobrze wykształcony. Co robione jest w obszarze nauki? No w nauce jest teraz, nie dochodzi się do prawdy. Co jest istotą rzeczy, istotą nauki, żeby odkrywać prawdę. Co się robi jest konsensus naukowy, czyli uzgadniamy jaka jest prawda, widzę globalne ocieplenie. I wreszcie
zdrowy, dobrze wykształcony i bogaty. Właściciel ze świętym prawem własności. Prawo własności, słuszna uwaga. To, co robi właśnie Krzysztof, to dba o to i zadbał o to, żebyśmy byli właśnie zamożni, bogaci, każdy z nas. Że właśnie to, o co on walczy, uczyni nas, Polaków, zamożnymi, czyli wolnymi. Bo jeżeli jest się niezależnym finansowo, jest się wolny. I wszystkie te elementy, o których tu powiedziałem, spina jedna bardzo ważna rzecz, którą się zajmujemy właśnie w instytucji. To jest suwerenny pieniądz. Bo suwerenny pieniądz ochroni. Bo w jaki sposób oni przejmują ten majątek? Że ten rząd pozwolił wejść funduszom, to co zrobił na Ukrainie. Na Ukrainie już nie ma ziemi ukraińskiej, tylko ta ziemia jest z funduszy. Ponieważ pozwolono zakupić tę ziemię korporacjom i funduszom. To się ma stać tutaj. Dlatego tak ważna była ta ta sprawa i to, o co walczy Krzysztof. I właśnie odzyskać kontrolę nad pieniądzem, co nam gwarantuje artykuł 227 Konstytucji, gdzie mówi, że jedynym identytetem pieniądza może być narodowy, bo polski tylko on musi być narodowy, prawda? A zabrane to zostało ustawą NBP artykułem 4, że tylko znaki pieniądze, czyli bilon, banknoty czy tak zwaną gotówkę. Czyli 90% pieniądza teraz jest emitowane przez prywatne banki. Oddaliśmy najważniejszy krwiobieg gospodarki, czyli właśnie pieniądze. Czyli łącząc te priorytety, dlatego Krzysiek słusznie uznał, że są te trzy najważniejsze priorytety: złoża, rolnictwo i pieniądz. Bo on nad wszystkim da nam kontrolę. I my musimy jako naród. Co to jest suwerenny pieniądz? To jest pieniądz suwerena, bo pieniądz jest najważniejszym dobrem człowieka i najbardziej powszechnym. I o to musimy zadbać, bo to jest teraz nasz najważniejszy, to oczywiście ta kwestia majątkowa jest tutaj absolutnie kluczowa. Brawo! Proszę Państwa, moment. Teraz Pani Sławek, a Ty później, dobrze? Dobrze. Ja przepraszam Państwa, ja tylko do internautów przekażę informację, że odbyła się w 2018 roku wspaniała konferencja Pieniądz dłużny, a pieniądz suwerenny, w którym wzięli udział właśnie Krzysztof Tytko na bazie zasobów pieniądz, Wojciech Dobrzyński i wielu, nawet był poseł przecież Jankowski z nami. I polecam Państwu tutaj wszystkim i oraz oglądającym nas, to na naszym YouTube Oko PZN Państwo znajdziecie te wykłady, ponieważ one są cegłą milową początku naszej drogi w 2018 roku. Później w wyniku presji Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, jeszcze ze wszystkimi profesorami, Krzysztof Tytko, Marek Adamczyk, Andrzej Tomasz Sobolewski, Bogdan Gisto, Izabela Litwin. Przecież to tak szlachetni ludzie, wielcy i oni muszą być bardzo często pokazywani, drodzy Państwo. Ja służę informacją, wystarczy SMS-a nawet napisać: dziewczyno, podaj mi coś, co mnie interesuje, ja to prześlę, bo my razem tutaj, Miłosz Sobolewski, Miłosz archiwizuje potrójnie czy popiątnie nasze dokumenty, dowody naszej pracy wieloletniej, to przecież od ponad 10 lat, kilkanaście lat wcześniej wiadomo, że ta wiedza nie bierze się znikąd, tylko z głębokiego serca miłości do ojczyzny i wiedzy i odwagi. No szereg cech musi mieć człowiek, aby przebyć taką drogę, jaką dzisiaj my wszyscy tutaj przebywamy razem. Dzięki waszym, idziemy razem po prostu z Krzysztofem Tytko, bo i to jest tego dowód. To jest jedna konferencja Pieniądz Suwerenny. Myśmy w 2018 roku przeszli właśnie presji na posłów, bo ja miałam taki epizod kandydowania do Senatu. Oczywiście naszym celem spontanicznym było, abym ja kandydowała do Senatu, dlatego, aby uzyskać mikrofon po prostu. Także tutaj nie było jakichś parć na tą izbę, bo
wiecie z przyczyn jakich. W każdym razie mamy wielkie doświadczenie, a nam się mówi na każdym kroku społecznikom i chcę tu pochylić się nad każdym, kto działa społecznie, kto działa altruistycznie, kto działa właśnie jak prawdziwy Polak, bo Polak jest altruistą, ma szeroką, głęboką po przodkach empatię, co jest tą spuścizną ich ofiary, gdzie oni walczyli na każdym froncie. Polakom nie jest straszne zawalczyć gdziekolwiek o tą swoją Polskę. Wszędzie walczą o swoją Polskę. I w 2018, wracając do Sejmu, udało nam się, Obywatelskiemu Komitetowi udało się uruchomić zgodnie z pracą inżynierów, profesorów, zespołu niezależnych ekspertów, Krzysztofa Tytko. Nie ma znaczenia. I ekspertów Krzysztofa Tytko, bo taki zespół stworzył, wiele lat się znamy, z Wojciechem przecież tych 6 czy 8 było opracowanych finansowań na nasze koncepcje. W zespole parlamentarnym, ten zespół jest na stronie sejmowej, wpiszcie sobie Państwo, parlamentarny zespół do spraw kopalni Krupińskiej i nowej technologii zgazowania węgla. 2018 odbyło się 8 posiedzeń, no niestety, mimo że agenda była pisana na wielokroć więcej. Proszę się nie powtarzać, rządowych zgazowania podziemnego węgla. Przepraszam, podziemnego węgla. I odbyłam twojej drogi od dołu do naczelnego dyrektora kopalni Czeczo. A też to jest to tego. Proszę. Przepraszam. Bardzo bardzo gość. Nie chcę się opuścić. Naprawdę się jest. Przepraszam, tak przedmiam. Ale oddajmy gość. Prokopczyk. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję za zainteresowanie, za zaproszenie. Jestem z Wami, jesteśmy gotowi do współpracy. Szyld samoobrony jest gotowy. Niektórzy mnie znają więcej, niektórzy mniej. Ja jestem do dyspozycji Państwa i dziękuję Panu Krzysztofowi. Podstawował w Warszawie to... Przywódcy, polityka monetarna właściwa. Tak jest. I żywnością. Wymiar niesprawiedliwości. Tak jest. Dziękujemy. Panie sekretarzu, będzie pan łaskaw zabrać na dyskusję. Ja mam Krzysztof, ale jeszcze jedną ważną to. Pani Zdrowego. Barbara Borecka, Stowarzyszenie Iskra 2015. Co do tego, że zasoby naturalne są bardzo ważne i te pod ziemią w inny sposób zgromadzone, jak i ludzkie, to pełna zgoda. A ja chciałam powiedzieć, dlaczego tu jestem i chciałam wspomnieć o takim środku, poprzez który możemy dochodzić do różnych ważnych rzeczy. Jestem dlatego, że wiem, jak ważne jest wsparcie w sądach, bo to, że Polacy są niszczeni, to my doskonale wiemy, ale często niestety na tych salach sądowych zostajemy sami, co jest, uważam, ogromnym błędem. Dlatego nie wyobrażałam sobie, żeby przy tak ważnej sprawie nie być tu razem z Państwem. To dziękujemy jest, Ci Barbara, to powiemy, jest bardzo, bardzo ważne i przy okazji wychodzą takie rzeczy, tu koleżanka też już pokrzykiwała, że wymiar sprawiedliwości, bo myśmy już wiele lat temu, bo ja w ruchu stowarzyszeniowym pracuję od 2012 roku, a walczymy przed sądami o swoje prawa już 19 rok. I proszę Państwa, co jest bardzo ważne przy tej sprawie tutaj i ogromny ukłony dla Pana Krzysztofa, że podjął tą bardzo nierówną walkę, to jest to, że Polacy no, są pozbawieni prawa do sądu, prawa do bezstronnego sądu. To już doszło do takiej i bez tego, jeżeli nie będzie wsparcia dla nas, którzy walczą z bezprawiem, nie będzie, proszę Państwa, prokuratury, powinno być tylko zebranie dowodów
i skierowanie materiału dowodowego do sądu. Tu widzę, że pan mecenas się ze mną zgadza. I teraz, co jest ogromnym problemem nas wszystkich poszkodowanych, to, co przeszedł tą drogę i kilka lat temu przy okazji kopalni pan Krzysztof i w tym momencie, w tym roku, to jest to, że Polaków ściga się za bzdury, szyje się przeróżne sprawy po to, żeby zniszczyć tych aktywniejszych. Wrzucani są nam do grup specjaliści od rozbijania, a tutaj mamy ogromny taki przykład, bardzo wyrazisty, że jest znak zapytania, co tam też się działo przy tej fuzji. To jest sama waga sprawy tak duża, że wszelkie wątpliwości powinny być rozpoznane przez sąd, ale bezstronny sąd. A my, tak jak już mówię, straciliśmy prawo do bezstronnego. Tego bezstronnego sądu nie ma. On właśnie wlecze się, oni sobie tam jeszcze coś w międzyczasie przygotują, podejmą jakieś decyzje, a tutaj ten sąd będzie sobie procedował. Ja, proszę państwa, z grupą współpracowników, tu między innymi pani Basia jest razem ze mną, zresztą z innymi osobami też z tego grona współpracuje. Zaczęliśmy, nie będąc prawnikami, śledzić orzecznictwo choćby Sądu Najwyższego, żeby się troszeczkę bronić przed tym, co nas spotyka. No i tutaj mamy brak narad sądu, brak przedstawicieli, brak przedstawicieli z narodu w składach sądu, czyli artykuł 4 Konstytucji, ale i nie tylko, bo tam jeszcze artykuł bodajże 178 mówi o tym, że udział obywateli, tu mogłam powiedzieć artykuł, no emocje. W każdym bądź razie, proszę państwa, sąd najwyższy w dość ugruntowanym orzecznictwie mówi o tym, że wyrok sądu powinien być przynajmniej podpisany pierwszą literą imienia i nazwiskiem. Artykuł 45 Konstytucji, obowiązkiem sądu jest ogłoszenie wyroku na publicznie. I tutaj odniesienia, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, no twierdzi, jeżeli jeden z tych elementów, które wymieniłam, brak narady sądu, no nie wiem, jak ma się sędzia sam sobą znaradzać, no takie hipokryzje mamy. Brak podpisu na wyroku lub brak publicznego ogłoszenia wyroku, to proszę państwa, jest fundamentalna sprawa. Sąd Najwyższy mówi, że to jest wyrok nieistniejący, czyli taki, który nie może być wprowadzony do obrotu prawnego. Ja za chwilę skończę, ale to uważam, że to są fundamentalne sprawy, bo to jest narzędzie, żebyśmy zaczęli odzyskiwać możliwość wpływania na to, co robią z nami, bo niszczą nas, oczywiście mówię nas, Polaków, tych aktywniejszych, to jest to ścinanie wierzchołków. I teraz Sąd Najwyższy powtarza, że to zaczyna być również ugruntowane orzecznictwo, że w przypadku tych fundamentalnych błędów, między innymi tych, które wspomniałam, to na prezesach sądu ciąży obowiązek uchylenia tych wadliwych czynności, które faktycznie nie są wyrokiem bądź postanowieniem. No i co się dzieje? I my się odbijamy od przysłowiowej ściany. Ja ze strony poszkodowanych, ale tych przyszłych również, bo część osób nie jest jeszcze dzisiaj poszkodowana, ale jeżeli nie będzie odporu do tego, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, jeżeli nie będzie odporu dla niechęci prokuratury do stawiania zarzutów, do przekazywania spraw do sądu wobec naprawdę faktycznych przestępców, którzy wyrządzają ogromne szkody, nic nie będzie. Wszystkie nasze ważne cele runą po prostu na samym początku. Także bardzo bym prosiła o wsparcie w walce o uczciwy wymiar
Sprawiedliwości o faktyczne organy ścigania. Przepraszam, bo ja pierwszy raz nie chciałbym dać głosu, ale dziękuję. Pani powiedziała, jakie to jest dalej. Pani pochodzi, to ja w tej sprawie, właśnie jako ciało takie społeczne, w tej sprawie ma pani stosowną wiedzę, żeby pani stała razem ze mną przy tym, żeby pilnować, żeby pani mi podpowiadać, żeby coś nie tak było w tej sprawie. Za pomocą prawa na dobrze. Ale jeszcze bym przywołała Barbara, przywołaj swoje. Za pomocą bez prawa. Proszę, Krzysztof, proszę. Prywata, proszę Państwa. Ale bardzo proszę. Krótko, krótko, Panie Krzysztof. Ale chodzi o życie rodziny, rodzin. Proszę Państwa, to jest. ZUS-em. To jest płynąca rzeka, która znosi polskie rodziny. Ja podam króciutko tylko swój przykład. To jest 19-letnia walka, to jest kilkaset spraw, reprezentuję się sama przed sądami tam, gdzie tylko mogę. 20 lat. I proszę Państwa, sprawa jest bardzo prosta. Myślę, że Pan mecenas przyznał rację. Są decyzje ostateczne rozpoznające sprawy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. My nie byliśmy z mężem żadnymi pasożytami, wychowywaliśmy dzieci, my tylko byliśmy polskimi drobnymi przedsiębiorcami, którzy korzystali legalnie w świetle ustaw z ubezpieczenia społecznego rolników. I teraz proszę Państwa, są decyzje ostateczne. Sąd Najwyższy potwierdza wprawdzie w sprawach innych osób, że decyzje ostateczne wiążą urzędników oczywiście, ale wiążą również sędziów wydziałów ubezpieczeń. No niedopuszczalne jest z punktu widzenia ustaw rozpoznawanie spraw tak na etapie administracyjnym, jak i na etapie sądowym, już załatwionych, prawomocnie rozstrzygniętych. Ewidentne jest, że postępowania administracyjne w ogóle nie zostały wznowione o tych decyzji ostatecznych. I proszę Państwa, i co? I ta machina się mieli. Ale nie powiedzieliśmy, że ZUS przypomniał sobie, że Wy nie jesteście z rolnikami, tylko przedsiębiorcami. Tak, i w ogóle nikt nie ma szans. W każdym razie tu jest najważniejsze to, że te decyzje nie zostały wzruszone ostatecznie, a machina się mieli. To jest kilkaset spraw, ale takich spraw i oczywiście oni siada urzędnik i drukują nam dług i tam chyba ze 400 tysięcy już pewnie długu jest fikcyjnego. Sąd administracyjny w Lublinie nawet ostatnio coś tam pouchylał przy egzekucji, to oni zamiast wykonać czynności nakazane przez sąd, mówię o ZUS-ie, to oni umożliwili te postępowania, a zaczynają inne, bo może kolejny sąd nie. I tu jest, Panie Krzysztofie, jeszcze dosłownie kilka. Podobna sytuacja jest, to są tysiące poszkodowanych osób. Ja już dziękuję. Już dziękuję. Tak, ja już dziękuję. Ja zwracam do Polski, tak pracuję teraz, wobec roku trzeba poświęcić temu żyć. Ja słyszałem pana Krzysztofa mówił o dwóch rzeczach z tego programu, który tutaj mam zajęty. Mianowicie ja jestem jakby członkiem projektu Normalny Kraj, który tutaj widzicie logo na pokusę i mam tutaj kartę. Ja nie będę to wypadł, tylko przeczytam, ale jest grupa ludzi w Polsce, którzy po prostu są patriotami i chcą takich zmian, które po prostu będą skorzystane dla nas, dla suwerenów. I teraz ja przeczytam hasło. Przywracamy, to macie Państwo, przywracamy Polskę Polakom. Prowadzimy między innymi zwłaszczenie Polaków na zasobach naturalnych Polski, dzięki czemu każdy otrzyma w ciągu swojego życia około 1 milion złotych. W nawiasie jest napisane, nie dajmy się okraść z tego, co się nam należy. Po drugie, rewelacyjnie uproszczony system podatkowy, małe czy niskie i proste podatki, koniec z koszmarem, rozliczeń z fiskusem. Trzeci punkt, który też Pan Krzysztof wspominał, prowadzimy zdrową i ekologiczną żywność od polskich rolników.
czyli nie jakaś korporacyjna żywność, tylko bezpośrednio od rolnika. Mówimy stop globalistycznym koncernom kupującym Polaków. I teraz przeczytamy się taki tutaj komentarz. 30% świadomych Polaków nie chce głosować na stary układ. Chcą wolności politycznej i gospodarczej. Dlatego po prostu wybierz, czy popieraj normalny kraj. Projekt normalny kraj. I teraz panowie, jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Jest strona www.normalnykraj.pl. Proszę wejść na tą stronę, zapoznać się z tym programem. Dziękuję za uwagę. Proszę jeszcze przypomnieć, jak się nazywa telewizja. Ja jeszcze tutaj, jak widzicie Państwo, mam napis Gdańska Telewizja Obywatelska, mam swój kanał na YouTube, drugi kanał, bo pierwszy mi zamknięto za mówienie prawdy. Teraz już muszę być bardzo ostrożny i jeżeli Państwo chcecie wejść, zobaczyć na przykład transmisję dzisiejszą, czy relację, to ta Gdańska Telewizja Obywatelska na YouTube będzie publikowana z Kochany nasz Gdańsk. Ja tylko mogę tylko dodać, Służbą Normalnego Kraju, że od kilku lat pracuję z liderami Normalnego Kraju, panem Wieśkiem Lewickim i panem Krzysztofem Nagrabskim, także ja też to popieram, to co widzicie i to co mówicie. Bardzo dziękuję. Kraków ma pierwszeństwo. Tam jest dziura w ziemi, ojciec zjeżdżał tam po chleb do cołki rodziny. W duma z garcem ciepłej zupy czekała go matka i czekali starka, starzyk i dzieci gromadka. Tam kaj stoi starowieża, tam jest stary szyb, tam mój ojciec zimnie szoro zjeżdżał w dół po chleb. Tam kaj stoi starowieża, tam jest stary szyb, tam mój ojciec zimnie szoro zjeżdżał w dół po chleb. Kaj na wieży wielkie koło, tam była kopalnia, miał tam ojciec drugi dom, szyb, łaźnia i pralnia. Przez te wszystkie ciężkie lata nauczył nas czekać, aż spocone czorne łachy wciągnie pod gips deka. Tam kaj stoi starowieża, tam jest stary szyb, tam mój ojciec zimnie szoro zjeżdżał w dół po chleb. Tam kaj stoi starowieża, tam jest stary szyb, tam mój ojciec zimnie szoro zjeżdżał w dół po chleb. Tam kaj leżą jeszcze resztki desek na Holzplacu, tam Ślązokom Pan Bóg miejsce na ziemi wyznaczył. Ze Holzplacu za Kotłownią widać stary